przedsięwzięcia, dzieci kobietom, mężczyźni kobietom, kobiety kobietom, a dzisiaj Dzień Kobiet w gminie Rokitno w tym roku pod nazwą Myśliwi Kobietom. Myśliwi w tych pięknych, galowych strojach. I już na wstępie chciałbym serdecznie podziękować wam, drodzy prezesi kół łowieckich działających na terenie gminy Rokitno. Witam wszystkie obecne panie z gminy Rokitno i spoza gminy. Witamy serdecznie was. Kobiety z gminy Rokitno, ja to zawsze powtarzam i dzisiaj również powtórzę, są przykładem zaradności, troskliwości, życzliwości o dobre wspólno, o dobre wspólne naszego społeczeństwa. Życzę, aby w tych podejmowanych przez was, drogie panie, działaniach rodzinnych, zawodowych, społecznych, zawsze znajdowały panie radość i satysfakcję. Gratuluję serdecznie pomysłu. Gratuluję tego, że pan wójt tak się pomyśli. Pewnie większej połowie swojej gminy, bo panie zawsze stanowią większą połowę. Dziękuję również drogiej braci Myśliwskiej za to, że tak pięknie wspierają to święto i możemy się dzisiaj wspólnie, szanowni państwo, cieszyć i integrować. Satysfakcji z wykonywanych działań i docenienia waszej pracy oraz powołania. Niech każdy dzień wpływa wam w zdrowiu i szczęściu. Pragnę pogratulować także organizatorom, wójtowi gminy Jackowi Szewczukowi, gminy Instytucji Kultury w Rokitnie oraz kołom łowieckim Dobrowa, Łoś, Ogar oraz Ponowa pięknej inicjatywy integrującej środowisko kobiece. Zdrowie jest bardzo cennym czynnikiem, gdzie nie da się tego kupić. Ja nie widziałem na półkach, żeby ktoś sprzedawał zdrowie. A to jest podstawowa rzecz, która... I to będziemy dążyli do tego, żebyśmy mogli po prostu się uśmiechać, mogli być zadowoleni i współpracować między sobą. Ja jeszcze raz wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, uśmiechu, zadowolenia, wszystkiego i słowami takimi myśliwskimi składam życzę. Dasz Bóg! Doceniać w różny sposób osoby, które w jakikolwiek sposób chcą więcej od siebie dla drugiego człowieka. Oczywiście moc atrakcji. W tej chwili koncert orkiestry Retro z Cieleśnicy, ale były już różyczki, były życzenia, były również wyróżnienia, statuetki, aktywny mieszkaniec gminy Rokitno, przyjaciel gminy Rokitno. Oczywiście dzisiaj mamy taką niespodziankę, że jeszcze panie nie wiedzą, zawsze był na koniec imprezy tort, a dzisiaj myśliwi mają tort, a tym tortem będzie pieczony dzik. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i mobilizacja do dalszego działania na rzecz mojej małej ojczyzny Lipnicy. I jest to podwójne dla mnie wyróżnienie, gdyż mieszkańcem gminy Rokitna jestem dopiero od 4 lat. Pochodzę z Białej Podlaskiej, typowy blokers i cieszy mnie, że mieszkańcy zaufali mi i obdarowali mnie takim szacunkiem i tą statuetką właśnie. Dziękuję bardzo. Pochwalmy się jeszcze, że pani sołtys jest pierwszą sołtyską w powiecie bialskim i czwartą w województwie. Jak do tego doszło? Jak do tego doszło? Dzięki zaufaniu mieszkańcom Lipnicy,
oraz mieszkańcom gminy całej Rokitno, znajomym i rodzinie. Uzyskałam właśnie te pierwsze miejsce w powiecie, a czwarte w województwie lubelskim. Daj mi cierpliwości, żebym trwać umiała w cichej tej miłości. Wyjazdy do lasu cierpliwie znosiła i myślą lub mową często nie grzeszyła. Proszę Cię o siły, potrzebne mi one, bo przecież myśliwy wziął mnie za swożone. W związku z tym nieczęsto mąż mój w domu gości. Ja muszę ogarnąć i dzieci, i włości. Proszę Cię o miłość, taką mimo wszystko, By ocalić moje domowe ognisko, żebym wybaczyć umiała wypady, no i smsy z treścią nie dam rady. Poczucie humoru niech gdzieś nie odleci, bo na tym ucierpią tylko moje dzieci. I jeszcze na koniec, w tej zimowej porze, prosić bym Cię chciała o ciepło na dworze. Niech śnieg już nie, na polach nie leży na kupie, bo wtedy mój mężuś usiądzie. Witam bardzo drogich panów, drogich, bo jak czegoś mało, to zawsze cholera drogie. I witam trzecią płeć, czyli myśliwych. Dlaczego trzecią płeć? Ano kochani, bo ona łączy cechy dwóch pozostałych. Nie wierzycie? No to popatrzcie. Pójdzie taki na polowanie. Cały dzień siedzi na polu. W życiu się nie odbywa. Normalnie jak mój chłopiec mecz ogląda. A za chwilę, jak zobaczy zdobycz, jak się puści, to jak Janowy przedoży. Przewaga! Ja przez dwa tygodnie w dżungli amazońskiej za jaguarem na parę. Co? Co? Ja co miesiąc za panterą to gadałem, drobiły, to wytrafić nie mogłem. Już to słyszałem, a ja w górach skalistych za tygryzem latałem.